dobry wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Ja też, a raczej tylko moje usta. Dzień dobry wszystkim, witamy was w kolejnym dniu z nami. Wcale nie jest wakacyjnie, wcale nie jest ciepło, ja się tak nie czuję, ale chcę, żebyście wy się tak poczuli, dlatego się tak ubrałam i mam okulary przeciwsłoneczne. Fajnie, ja też się dla was ubrałem wakacyjnie i mam koszulkę Ty w pas. Też z Hirt. Co? Test Hirt. A, tak, t-shirt, dokładnie. No i co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy sprawdzać, ile o sobie wiemy, ale po pierwsze, bo nam się, w sensie mi się nie podoba taka forma, gdzie się tylko siedzi i gada, dlatego to będzie połączone z takim vlogiem i na końcu po prostu coś ciekawego i myślę, że teraz będziemy tak robić, no bo siedzimy w domu, no to... No, nie ma co robić. Co za każdym razem mamy wam pokazywać, że ścielimy łóżko, jemy śniadanie, jemy obiad, będziemy jakoś tak wymyślać. Tak, tak postaramy się być kreatywni i stanąć na wysokości zadania. Tak, tak. No i muszę zmienić pościel, ponieważ opalałam się. Ja nie jestem taka opalona. Co to znaczy opalałam się? No właśnie, wysmarowałaś się kremem samoopalającym, tak? Tak, bo to jakiś balsam brązujący, niby nie samoopalacz, wali jak prawdziwy samoopalacz i cała pościel teraz śmierdzi, więc muszę ją zmienić, dać do prania, wyprasować nową. Witek tego nie lubi, bo ja odkurzam naprawdę prawie codziennie. Tak. Ale dlatego, że królik roznosi to siano i o, ja tego strasznie nie lubię. I umyję też podłogi, bo nie wiem, kilka dni temu myłam, no to widzisz, że ja nic nie robię. Nie, prawda jest taka, że ostatnio Witek robi troszeczkę więcej ode mnie. Troszeczkę. Na przykład obiady, mycie naczyń. Nie no, obiady robimy pół na pół, przyznaj. Czasami. Czasami. Śniadania Witek częściej robi. Właśnie. Klaudia do, nagrywania robi te śniadania. No. nie, ale już nie bądź dla siebie taka surowa, Klaudia. Ej, nie, no właśnie, no też robię. Będzie, i robię nagrywamy... pranie. No właśnie, pranie. No, my się uzupełniamy. No. Po prostu ja ostatnio miałam takie dni, że już naprawdę... Dni leniwca. Jeszcze mam sobie takie... odpocząć. Że ja jestem zmęczona po spaniu. Ja śpię na przykład 11 godzin, a ja jestem nadal zmęczona, ale jak śpię mniej godzin, czyli na przykład 6 i 7 albo 8, to też jestem zmęczona. I odkryłam, że ja jestem wysoko wrażliwa. No naprawdę, poczytajcie sobie o tym, nie mylcie z nadwrażliwością. I ja mam takie bardzo bujne sny. Myślałam, że inni ludzie też tak mają, ale okazuje się, że Witek prawie tak nie ma. Ja prawie w ogóle. Prawie w ogóle nie ma snów, no. A mi się śni na przykład 5 każdej nocy. I wszystkie pamięta i potem mi je opowiada, jak się rano budzi. Albo najlepiej jest, jak galopuje, myślę. I ucieka przed kimś. No. I potem ja się budzę i pytam się, przed kim tak uciekała. No, ale naprawdę, to jest takie męczące. I wydaje mi się, że ja potem jestem taka zmęczona przez to, że ja mam tyle snów. Tyle żyć. No, ja tak myślę. Myślę, że ja sobie wtedy podróżuję, jak śpię. To co? Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Kliknąć czerwony przycisk subskrybuj. I dzwoneczek. Tak, i pamiętajcie, żeby pisać komentarze tam o poniżej. Tak, i wchodźcie na nasze Instagramy. Instagram Miszmasz. I Instagram Pana Ducha. I wszystkie linki są poniżej w opisie. Tak. A teraz do sprzątania. Do sprzątania. Jak naprawdę wygląda nasze łóżko? A to dlatego, że stwierdziłam, że przed myciem podłóg to pościeram jeszcze tutaj kurze, bo nie wiem, czy w waszych łazienkach też się tak syfi, ale
tutaj tak osiada kurz i nie wiem, czy to z wentylacji, i tak często myję tą kratkę tam na górze, co jest, no ale i tak pełno kurzu, dlatego pościeram to wszystko i wtedy umyję podłogi w całym mieszkaniu. Jeżeli chodzi o ścieranie kurzu w łazience, to ja to robię tak 3 razy w tygodniu, ale wiecie, to jest przetarcie tego za mną, tego murku, tutaj półeczki, zlewu, pralki i to tyle. No i kibelek, to wiadomo, to myję kilka razy w tygodniu. Ale najbardziej nie lubię mieć kabiny prysznicowej, dlatego sprzątaniem łazienki generalnie to zajmuje się Witek. Ja tylko tak przecieram mniej więcej, a jak sprzątamy tak raz na tydzień, no to Witek całą łazienkę tutaj pucuje i szuruje, a ja zajmuję się resztą mieszkania. Nienawidzę po prostu sprzątać łazienki i to chyba zostało mi tak, nie wiem, trauma z dzieciństwa, dlatego że jak byłam dzieckiem, to zawsze sprzątałam łazienkę, czy to u siebie, u babci, u cioci i wtedy to bardzo lubiłam, ale teraz nie znoszę. Pojęcia. A ja tu stoję, bo chciałam coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj miałam do dupy humor i to tak fest, że mi się nic nie chciało, ale wystarczyło, że przy sprzątaniu sobie potańczyłam i pośpiewałam i jest mi lepiej, dlatego jak macie zły humor podczas tej kwarantanny, tańczcie i śpiewajcie, nawet jak nie potraficie. Witamy w głównej części tego odcinka. Wszyscy na to długo czekali. Tak, czyli sprawdzimy, jak dobrze się znamy. Czy w ogóle się znamy? Czy do jesteśmy siebie... ze sobą już 5 lat, więc... Tak. Czy do siebie pasujemy? Czy jesteśmy zgodną parą? Zaczynamy? Zaczynamy. Jezu, ciekawe, no ciekawe. Ja mam pytania na telefonie. A właśnie, bo to też pokazuję. Ja na kartce i on woli rysować na tablecie graficznym. Ja jak spróbowałam na tablecie, to dla mnie to jest masakra. Także trochę się różniły pod paroma względami. No, ja wolę. Zobaczymy jak w innych kwestiach. Dobra, ja zaczynam. A co? Dobre. Najpierw mam takie łatwe pytania, takie naprawdę lejtowe. Ja się boję, bo... później tak coraz głębsze są. Ja się boję, bo na samym początku Klaudia powiedziała, że no... to powiedz jakieś takie swoje pierwsze proste pytanie, jakie mi zadasz. No to ja powiedziałem, Klaudia powiedziała, że nie, że one są trudne. I ona wszystkie zmieniła. Pierwsze będzie łatwe. Wymień moje wszystkie imiona. Buduję napięcie? Klaudia, Aleksandra, Zofia. Brawo! Ale to było łatwe, to chyba najłatwiejsze. Ty wiesz jak ja mam? No. Jak? Nie masz tego w pytaniach. Teraz ty. Na zmianę będziemy sobie zadawać te pytania. Okej. Okay. Klaudia. Jezu, żebym przypadkiem nie zobaczyła, no. Ile lat trenowałem karate? No ty chyba chory jesteś. Mówiłem ci to i bardzo często to powtarzałem. Nie mówiłeś ile lat, tylko kiedy zacząłeś. Nie, no to dobrze, no to kiedy zacząłem trenować? Bo ale musisz, musisz podać klasę. W 6 klasie podstawowej. No dobra, no okej. Okay. No a ile lat się wtedy ma? No nie umiem liczyć. Ile się wtedy lat ma? 12? Nie wiem, ile się ma wtedy lat. No to sam nawet nie wiesz, ile trenowałeś karate? Nie, no... do tego roku życia trenowałem. No jeszcze w liceum trenowałem. W liceum jeszcze miałeś próby na studiach, ale to no, nie wiem, no, czy to zaliczyć. No zaliczyć, no bo też wtedy trenowałem. No dobra. No tych ostatnich pewnie zaliczam, bo to już miałem tak, że tylko jeden trening. Sam nawet nie umiem sobie obliczyć ile lat, a mi każe. Ale widzisz, wiem, że od 6 klasy. No dobrze, dobrze. Dobra, no dawaj dalej. Mój ulubiony kolor, to też jest łatwe. Klaudia ma problem z ulubionym kolorem. No. Bo Klaudia ma tych ulubionych kolorów bardzo dużo. Nie, ale takie są, wiesz... Podstawowe, fundamentalne to czarny i biały. No. No, ale jeszcze niedawno zaczął dochodzić ciemny, zielony, żółty, no to chyba te główne kolory. Pomarańczowy i brązowy jeszcze. No właśnie miałam powiedzieć, że brązowy. To czarny i biały, więc dobrze zaliczam. A w ogóle powinniśmy sobie liczyć punkty. No ale dobra, na razie to odpowiedziałeś, ja odpowiedziałam. No tak, na razie. To ja mam 2, ty masz 1, ale pewnie zaraz no też odpowiesz. Dobra. Nie. Uwaga! Jakie mam blizny? Ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać Czekaj, tych sobie, blizn, muszę naprawdę. Muszę sam policzyć, ile dobra. Nie mam. Nie, no to nie licz. No, Witek ma gdzieś tu na ręce, tu jest. No jedna. Tu, gdzieś między twoimi krzaczorami.
Ej, no. Myślisz, że ją znajdę? No, nawet tu? Będę. No. No to dwie? No. Kurczę, gdzie ty jeszcze miałeś? Sam się zastanawiam, ale tyle. Już wiem. Nie? Mam jeszcze jedną. Chyba najświeższą. Nawet mówiłem ci o tym ostatnio, bo sobie przypomniałem, jak popatrzyłem na nią. To jest na drugiej ręce? No, gdzie? A wiem, to o, z szycia. Dobrze. Czyli okay. Trzy. Dobra. No, teraz moi... ja? Aha. Nie, teraz ja. Dobra. Moi ulubieni aktorzy. Mamy dwa takie same pytania, bo ja też takie pytania. Serio? O nie, słabo, bo ja nie pamiętam imion i nazwisk, ale wiem o kogo. No dobra, ale... No. No ale słabo, bo w sumie odpowiedzi będą podobne. Tak. Bo twoim ulubionym jest Johnny Depp. No, a kto jeszcze? I jeszcze Robert Downey Jr. Iron Man, bo ja nigdy nie pamiętam. Ale wiesz co jest śmieszne? To pokazuje, że tak trochę się znamy. Bo ja w swoich pytaniach, nawet nie pozwolę ci przeczytać, bo przeczytasz inne. Ale ja mam tak, jacy są moi ulubieni aktorzy i napisałem sobie w nawiasie, że nie musisz podawać imion i nazwisk, bo wiem, że ich nie znasz i że możesz tylko rolę, w której no, grali. Ja z imion i nazwisk to tylko znam Johnny'ego Deppa, bo jego kocham. Klaudia, nawet raz poszliśmy do kina, tylko jak było tak, że był... Poszliśmy na spontanie do kina, pójdziemy na film i jest akurat nie film z Johnny Deppem, no to idziemy. Nie I ważne, co? Że I szybko umarł po pięciu minutach. No, teraz... To. Ja. Ty, no. To ja tamto pominę pytanie o aktorach, bo mam jeszcze jedno dodatkowe. No. Jakie miałem zwierzęta, zanim się poznaliśmy? Jezu. Nie każę ci wymieniać ich imion, że tak powiem. Jakie miałem psa. Zwierzęta? Miałem psa. Patyczaki. No. Ale właśnie to też, no bo jak później, co też miałeś na patyczaki? No, oj, kurczę, to może ja teraz mam pustkę w mózgu. No. Mi chodzi o te zwierzęta, których ty nie znałeś. Nie. No jakie ty miałeś jeszcze zwierzęta? No bo ty miałeś tak dużo, ale ty dalej je masz, więc rybek nie mogę wymieniać, ślimaków nie mogę wymieniać, w sumie patyczaków też nie powinnam wymieniać. Nie myślcie, że hoduję jakieś ślimaki, w sensie to chodzi o ślimaki, to są w akwarii. No ale patyczaków też nie powinnam wymieniać, bo jak się poznaliśmy, ja jakby byłam przy patyczaku. No dobra, to inaczej, to chodzi mi o zwierzęta czworonożne. No to tylko psa. Nie, ja też kota. Co? Tylko... Tu akurat nie daję jednak punkt Klaudii, bo na 100% mówiłem jej częściej o tym, że miałem psa, no. Floyda, a o kocie to mogłem... Nie wiem, czy mówiłeś. Mówiłem ci na 100%, ale może powiedziałem to raz albo dwa razy i raczej w takim świetle mniej pozytywnym, bo ten kot nie lubił, jak się go głaskało, ani nic. Ja mam z nim jedno wspomnienie, był czarno-biały i mnie poddawał. Dobra, teraz ty. Next. Czy kiedykolwiek coś sobie złamałam? Co i ile razy, jeżeli złamałam? Jezu. Klaudia złamała w swoim życiu dużo rzeczy. Nie dużo, ręce, ale wiele razy. Ręce na pewno. No. A to kilka razy. Ile? Jakie? Które ręce? Która ręka? Jezu, a skąd mam to wiedzieć? No, która ręka? Obydwie czy jedną? Prawą. Obydwie. Więc już nie wiesz. I co jeszcze? Ale... Coś, do czego Witek się przyczynił? A to w sumie palec. Ty mi to złamałeś. Nie złamałem ci tego, tylko spadłeś z huśtawki, na której bo cię huśtałem. Witek mnie huśtał na huśtawce, ja mówiłam, żeby przestał mnie huśtać, a on huśtał coraz mocniej, no i spadłam. Tak, tylko że to coraz mocniej to było takie... Właśnie, że nie. Bo tak. Ty tak mocno mnie wtedy pchnąłeś i ja spadłam do tyłu. Ej, teraz wyjdzie, zaraz zadzwonią na policję przez ciebie. Ale naprawdę tak było, że ja wtedy chciałam jakoś, ja się puściłam wtedy tej huśtawki, bo nie wiem, czy ja chciałam zejść i Witek mnie wtedy mocno pchnął i ja spadłam do tyłu i złamałam palec. Ja tak tego nie pamiętam. Nie pamiętam, żebyś, bo to zabrzmiało to jakbyś, nie wiem, spadła z tej huśtawki, jak ona już się prawie obracała do góry nogami i ty runęłaś na ziemię. Jeszcze tam na tej ziemi była skarpa. No to, ta i jeszcze była tyle jechał dobra, samochód. Tyle była od ziemi, no faktycznie. No, faktycznie. Złamałam. Klaudia jest taką osobą, że ją wystarczy dotknąć i ona jutro w tym miejscu będzie miała siniaka. No to mnie nie dotykaj. Co, ręce? No ręce nie wiem, z trzy razy? Nie. Dobra, nie dwa? Nie. Ile? Pięć. Jezus plus Maria. Jeszcze raz źle mi złożyli rękę, więc musiała być na nowo łamana i jeszcze raz składana, więc nie, tak jakby... To się nie liczy, bo to oni no to złamali. Dobra, no to pięć razy i tak ręce miałam plus palec, więc łącznie sześć miałam złamań. I to jak to w ogóle się poruszysz? No. Okej, okay, dobra, ja właśnie. Dowiedziałam się, zapamiętam to do końca życia. No, no nie, tak. Nie wiedziałeś tyle. No, teraz no, dawaj twoje. Dobra, to ja teraz też się zajmę, żebyś trudne wiedziała. Trudne wszystkie, ja mam łatwe. Dobra. Jaki rodzaj muzyki lubię, a jaki nie przypadł mi do gustu? Ty wszystkiego słuchasz, co mam
Witkowi wszystko pasuje. Witek nie lubi rapu i disco polo, ale najbardziej Witek nie lubi rapu, bo nawet do niektórych disco polo potrafi się bawić. Ale to wszystko tak, ale no to nie chodzi o to, że nie lubię, tylko nie spotkałem jeszcze takiej muzyki, która by mi się po prostu w tym gatunku spodobała. To nie lubisz. No, spotkałem jeszcze takie. No. A tak to wszystko. Ach. Kiedyś bardziej rok, ale teraz już tak no, bardzo. Kiedyś bardziej rok. Bo my oboje byliśmy tacy bardzo rokowi. Dobra. Czy ja stracę jeden punkt? Tak. Czego się boję? Czego tylko się może boisz? Nie zdradzaj wszystkiego. No to nie. No czego się boisz? No to ja wiem, czego się boisz. Największa, tylko największa fobia. No największa fobia. No dobra. Ćma. Ćmy. Klaudia boi się ciem. Po prostu to jest... To jest taka fobia, że ona... Nie musi być ćmy tutaj w pomieszczeniu, ale ona zobaczy, że coś lata, na przykład koło lampy i ona już myśli, no nie, to jest ćma. To nie jest takie, że to jest jak dziewczyny widzą pająka i pająk. Nie, tylko mi się chce płakać. Na przykład ostatnio byłam w domu i ja nie wiem jakim cudem, przecież o tej porze roku jeszcze nie ma ćm, skąd się ta ćma wzięła i okno było zamknięte, mama nie widziała tej ćmy w domu. Ja wchodzę do pokoju, widzę paprocha jakiegoś na podłodze, a wiecie, ja jestem ślepa bez okularów i tak mówię do mamy: Mamo, tam jest ćma, idź weź tą ćmę, bo tam na pewno jest ćma. I mama: weź, nie panikuj, na pewno jakiś paproch, bo ciem jeszcze nie ma. No i faktycznie ćma, mama musiała mnie ratować i brała właśnie papierem tą ćmę. No jak pierwszy raz się z tym spotkałem u Klaudii, to nie mogłem w to uwierzyć, bo to pierwszy raz się po prostu spotkałem z czymś takim, że ktoś panicznie boi się ciem. Teraz ja, tak? Tak, teraz ty. Dobra. Jakie są moje ulubione zupy? I tutaj nadmienię, że są dwie. Barsz z uszkami. Mojej babci, pozdrawiam. A? Jarzynowa? Rosół! Tak, rosół, ale nie wiem, czy ci to zaliczyć. Powiedziałaś na początku jarzynowa. Nie, rosół. Skąd ci w ogóle się wzięła jarzynowa? No bo tak sobie pomyślałam, ale rosół. Barszcz i rosół, jestem już pewna. No dobra. Ale szybko się poprawiłam, nawet pomyślałaś, co powiedzieć. No. Barszcz i rosół, tak. Po prostu to są dwie zupy, które ja mogę jeść non-stop. Czego najbardziej nie lubię w ludziach? O, teraz już cięższe pytanie. To zmagaliśmy o tym. Czego Klaudia nie lubi najbardziej w ludziach? A, nietolerancji. No, jak widzę, są nietolerancyjni i nie szanują drugiej osoby. Tak, to Klaudia tego nie znosi. Nienawidzę tego. Ale ja też tego nie lubię. Bo... Nie, ja tego nie zrozumiem po prostu. Jak ktoś nie krzywdzi drugiego człowieka, to... To jest okej. Okay. W sensie, co mnie obchodzi, kto jak wygląda, kto jak się ubiera, czy on mi robi tym krzywdę? Nie. No właśnie, jeżeli ci nie robi, no to co cię to obchodzi? No. Może jakie to spaczane takie tematy poważne, to może ja też ci dam jakieś poważne. Dobra. Co sądzę o związkach homoseksualnych? Nic do nich nie masz. W sensie... No, traktujesz to jak związek heteroseksualny. No normalny. Normalny. Się kochają. Co mnie do tego? No, tak samo nie masz nic przeciwko ślubom. Nawet jesteś za. Hmm? Mi to w ogóle nie przeszkadza. Klaudii też nie. Też nie. No. Jesteśmy otwarci. Teraz jakaś część z nas nienawidzi. No, że to zawsze było na świecie, tylko nie mówiło się o tym tak głośno, ale ja uważam, że bardzo dobrze, że o tym się teraz tak mówi. Każdy ma równe prawa. Dobra, teraz ty, Klaudia. Dobra. Co sądzę o małżeństwie? Ciekawe pytanie, odpowiedź też będzie ciekawa, ponieważ ja uważam, że Klaudia ma coś takiego, że wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli na przykład ktoś by jej kazał brać ślub, albo by miała taki nacisk ze strony, nie wiem, tam rodziny czy coś, to Klaudia by nie chciała. Na 100% nie i w życiu. A tak jak jesteśmy tutaj i na przykład bym poprosił Klaudię o rękę, Klaudia by się zgodziła, to na pewno byłaby szczęśliwa w planowaniu ślubu. Tak. Więc... No, ale jest też... za, ale jest przeciw, gdy ktoś jej każe. Ale ja też nawet nie, że jestem za, tylko każdy niech sobie robi tak, jak uważa. A no, w sensie nie uważa, że to jest coś potrzebnego. W sensie no... Nie, tak... nie jest mi to w ogóle do niczego potrzebne. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne i tak samo... No właśnie, bo mi podobałoby się samo planowanie, bo ja bardzo lubię planować i kontrolować wszystko, więc to by mi się podobało. Ale jakby... Sama ta ceremonia, dajmy na to u nas, czy wesele, to już nie, to już by mi nie sprawiało takiej radości, więc ja bym mogła mieć ślub dla planowania wesela. Teraz ty. Jakie jest moje marzenie związane z hobby? Ty chciałbyś stworzyć swoją kreskówkę, ale co więcej, chciałbyś mieć swoje studio. No, ale takie wiesz, takie
co za takie marzenie z tym studiem związane, coś takie, wiesz, najwybitniejsze. No Jezu, że chciałbyś być jak Walt Disney i tworzyć różne... Lepszy, to Walt Disney chciałby być taki jak ja. No, ale to studio. No i kreskówki. No, dobra. No. To też nie. Czego potrzebuję do szczęścia? Wychodzenia na spacer. Nawet przed chwilą o tym rozmawialiśmy, bo właśnie w tym momencie rząd polski ograniczył wychodzenie do lasu. Znaczy lasy państwowe. Lasy zamknęły i parki narodowe. Jestem wściekła, jestem naprawdę wkurzona, dlatego że to jest moje zdanie, ale my byliśmy w Parku Narodowym w Ojcowskim, w Ojcowie i tam nie było ludzi, nie spotkaliśmy ludzi, więc nie sądzę, żeby tam ludzie się gromadzili. No może właśnie rodziny z dziećmi, bo teraz to ja im współczuję, bo już nigdzie nie mogą wyjść z tymi bachorkami, no bo... Zwariować można, ja sama chyba zwariuję. No, smutne to jest, ale miejmy nadzieję, że to... W sensie, ja rozumiem te wszystkie ograniczenia, ale tego jednego nie potrafię zrozumieć. Ja zależy, jaka jest sytuacja, bo jeżeli faktycznie widzę, że jest gdzieś strasznie dużo ludzi, tak jakbyśmy byli, no to tego nie rozumiem. Ale jakby to był inny dzień, na przykład sobota, niedziela, byśmy tam przyjechali, by było multum turystów, to już bym przyznał rację. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja siedzę trochę niżej, Klaudia trochę wyżej. Czekaj, nie, co ja się pytałem przed chwilą? Aha, bo ja się pytałem, co potrzebuję do szczęścia, spaceru, wolności. To teraz ja. Czy mam jakiś ulubiony sport? Karate nie wliczamy. I jaki to jest ten sport, jeżeli go lubię? Nie mam. Oprócz karate oczywiście. Skakanie na skakance. No nie, ale jest jakiś sport? Czy nie ma? No nie. Dobrze, nie ma. Ja nie mam. Ja jestem osobą taką, która nie siada wieczorem przed telewizorem i nie ogląda piłki nożnej. Ale myślałam, że chodzi o uprawianie sportu jakiegoś innego. Nie, no to ogólnie, no bo w piłkę nożną też nie gram. No, znaczy, ale mógłbym, jakby poza karate to by było skakanie na skakance. Biegać nie lubisz, ty nic nie lubisz. Oglądać piłki nożnej to już bardziej ja się na tym znam. Tak. Lubię grać w siatkówkę, ale nie grałem już od pewnie nie wiem ilu lat. No właśnie chciałam powiedzieć, że jak coś to siatkówka, ale tego też jakoś bardzo nie lubiłeś, tylko że z tych wszystkich zespołowych to najbardziej. Tak, to najbardziej. Dobra, a ty? Czyli jaką jednak... najbardziej? Ty też siatkówkę jak coś. Jezu, ja wszystkiego nienawidziłam. Ja nienawidzę sportów zespołowych i takich grupowych indywidualistkę. Tak, Klaudia, ja najbardziej lubiłam biegać. Umysł czy uroda? O Jezu, Klaudii. Ha! Oj, ale to u kobiety czy u mężczyzny? I jak mam to na to patrzeć? W sensie, czy, co no ty co? U kogoś no, lubisz? Tak, w sensie nie. Co ja wybieram? Co ty wybierasz? No co? Umysł czy uroda? W sensie, u kogoś, u siebie? No. No ty masz i to, i to. W sensie, no, nie wyobrażam sobie, żebyś wybrała na przykład tylko urodę na rzecz umysłu, albo umysłu na rzecz urody, bo ty lubisz pięknie wyglądać, ale masz też ogromną wiedzę na wszelakie tematy. No, u mnie musi być równowaga, balans. No. Jednak wiecie, dla mnie, no wygląd też się liczy. Ale ja też tak mam, w sensie może nie jestem jakoś bardzo przystojny, ale też lubię zadbać o siebie, w sensie tak mieć włosy zrobione się jakoś tam, nie? Klaudia mnie zawsze szczerze, ogoloną brodę, no jakoś tak. No ja też, no jestem babą, lubię ładnie wyglądać, lubię mieć włosy uczesane, w sensie ja nic nie robię z włosami, ja tylko je rozczesuję i myję, ale lubię się pomalować, ubrać, no lubimy się edukować. Ale lubię też czytać i się uczyć, więc... No to edukacja też jest ważna, ten umysł. Dobra. Teraz ty, teraz bo się rozgadujemy fest. No, chyba to będzie trzeba zatrzymać, bo już tam 6 minut zostało. Jakiej części ciała u siebie nie lubię? Pam! Ty u siebie? Ja u siebie. Jakiej części ciała nie lubię? Witek, chcesz się tak obnażyć przed ludzkością? Chyba nie myślimy o tej samej części ciała. Włosów na plecach. Co? Nie. To się też. W sumie o tym nie pomyślałem nawet. Zawsze o tym mówisz. Ej, no tak teraz się zastanawiam. Mówisz o tym? I o brzuchu. I o drugim podtupku. Aha, no co te trzy? Dobra, to będzie mocne pytanie. Czy poświęciłbym za ciebie swoje życie? Ja pierdzielę ty! Dam! Dajmy na to, jest katastrofa lotnicza, został jeden spadochron i Witek twierdzi, że tak. Tak, ja to wiem. Ojej, przynieś ci patyczki. Jak mam zły humor, albo jestem wkurzona, to co robię? Odizolowujesz się ode mnie. W sensie nie masz ochoty w ogóle rozmawiać i widzieć nikogo i ty się zamykasz w pokoju albo siedzisz tutaj, a ja mam iść tam. No, tak. I jesteś wkurzona i wściekła jak osa. Tak.
I lepiej nic o ciebie nie mówić. Tak. Tak. No. To prawda. Bo nawet jak podejdzie się do ciebie i spróbuje się ciebie jakoś tam ułagodzić, w sensie, nie wiem, pocieszyć albo coś, uciekaj, bo oberwiesz jeszcze bardziej. Dobra, to co? Tyle? Tyle! Fajnie było, podobało wam się? Jeju, takie wiecie, urozmaicenie tego głupiego czasu. Jakbyście chcieli więcej takich rzeczy, albo mieliście jakieś, albo macie jakieś pomysły na to, możecie nam pisać. Piszcie nam w komentarzach, będziemy wdzięczni. My mamy jeszcze trochę pomysłów, mamy. Ale w sumie jesteśmy ciekawi, jakie wam się filmy podobają, możecie pisać. I czy ten film też wam się podobał? Tak. A jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Kliknąć czerwony przycisk subskrybuj. I dzwoneczek. I jeszcze piszcie nam komentarze, to co już mówiłem w sumie trzeci raz. Tak, i wchodźcie na nasze Instagramy, Instagram Miszmasz. No tu. I I Instagram Pana Ducha tutaj. Tak. I dobra. Wszystkie linki są poniżej w opisie. Trzymajcie się zdrowo. I co? Siedźcie w domu, bo w sumie nie ma nawet gdzie teraz iść. Teraz już nie ma, ja jestem załamana. Balkon. Do sklepu. Ja się cieszę, że my mamy balkon. Można do sklepu jeszcze wyjść i tyle. Balkon to dużo daje. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Tyle, bajo. Bajo. A tak w ogóle, to chcieliśmy wam jeszcze tylko powiedzieć, że w sumie wyszło, że nawet do siebie pasujemy. Znamy się. Znamy się. No jednak 5,5 roku zobowiązuje. Dobra, to dobra. Co? No i teraz już naprawdę bajo. Teraz naprawdę bajo. Cześć.